Tak, no to ważna powieść historyczna. Nie, ona jest opisana. Ona jest opisana. Ale o czym nie wiedzą ci i nie wiedzą ci z Konina. Czyli z kultury greckiej. Tradycja połowy drogi. W Grecji ustawiono na połowie drogi słup z wizerunkiem jakimś, że to jest połowa drogi. Mhm. I to im wystarczało. Bo Rzym miał ogromne odległości. I wtedy był ten system milowy. To nie ma nic wspólnego z żadnym systemem milowym, bo to nie jest mila. Mhm. To jest znak połowy drogi. Mhm. Do której ten post, który pochodził z tych okolic, bo on miał tu swoich przodków. To były jego ziemie. On dostał potem w Wielkopolsce również ziemię. I stąd pojawił się tam ten słup koniński. Mhm. Ale z wykorzystaniem prawdopodobnie elementów kultury wcześniejszej, przedchrześcijańskiej, które tu się wiążą z tymi Celtami, mhm. kulturą celtycką. Więc to jest właśnie ta rzecz. A to, zobacz, znaleziono dopiero po II wojnie światowej, mhm. w tych chaszczach, mhm. kiedy wyprostowano drogę i ten słup był gdzieś tam z boku, mhm. przewalony. Tylko wydobyli stamtąd i przywieźli tutaj, nie wiedząc o tym, że to jest właśnie. Mhm. Dopiero niedawne badania pokazywały, że on stał w tej połowie drogi. Mhm. Prawdopodobnie. Dlaczego nie wiem, skoncentrować 1 mhm. trzecia tutaj. Mhm. Prawdopodobnie właśnie w związku z tą farmantami. Mhm. Już ja, dobrze. Mhm. I się kiedy zmarł i testamentem podzielił kraj na swoje dzielnice, z tą dzielnicą senioralną, górną, tym seniorem został Władysław, wygnaniec. Facet on jakiś taki niezrównoważonej osobowości, u którego ten włos był również na dworze o wielkim znaczeniu. I doszło do takiej ciekawej historii, że on zobowiązał się z wroga tego własca z terenu Rusi. Mhm. Nie mu ściągnąć na dwór, dokonać go. I zrobił to w sposób szachrajski, naruszając godność rycerskiego honoru, wybudowanego w tym czasie bardzo ważnej tradycji rycerskiej, którą zachwycającą Europą władzać rycerską. No i on pojechał do tego Kijowa, ponieważ miał tam tą swoją żonę przywiózł. Ta żona prawdopodobnie przyjechała tutaj tak samo jak Bona przyjechała z tymi kucharzami, architektami i tak dalej. Prawdopodobnie tamta księżniczka również przyjechała z jakimś gronem fachowców od drogownictwa, którzy dokonali pomiarów połowy drogi. I wyobraź sobie, że ta tradycja połowy drogi, grecka tradycja, wymarła w Grecji, o tym już się tam nie pamięta. Ja pytam ludzi jedzących do wycieczki tam, przewodników, czy coś słyszeli na ten temat, albo w Turcji, czy słyszeli. Nie. To zostało tylko w Polsce. Zachował się, relikt tej kultury greckiej zachował się tylko w Polsce, w postaci tych dwóch słów ogólnie. I na tym polega egzotyka tego człowieka. Wracając do tego Władysława Wygnańca, pierwszego uczniczowego władcy, któremu podpadł ten włos w pewnym momencie, między innymi za to, że obiecał, że przywiezie tam, czy podbije tego wroga w Rzymie Kijowskim. I on się pojechał tam, się podał za sojusznika, za przyjaciela, zaprzyjaźnił się z tym księciem. Mhm. I go wyciągnął na łowy, porwał i przywiózł tutaj. To zostało przyjęte jako naruszenie godności rycerskiej. Mhm. I w efekcie końcowym doszło do tego, że został wyklęty przez środowisko, odrzucony. A za sprawą żony tego Władysława oślepiony. Mhm. I jemu język ucięty jeszcze na dodatek, jako kłamcy. Które jedne trzeba słowa. Ale on nadal pozostał wielkim właścicielem ziemskim.
do tego stopnia, że jego córka wyszła za słynnego księcia, bardzo dyskusyjna postać, no i dawno nie widziano, czy był jeden, czy było dwóch, Jaczą. Na terenie dzisiejszego Berlina było księstwo utworzone przez Książęcego, którego książę był lennikiem Książęcego. I ten książę, lennik, pochodzący z Małopolski, został mężem córki tego włosta. Więc jeszcze jeden znak. On się kontaktował z tym słynnym cesarzem Fryderykiem II. Wielkim cesarzem Europy Zachodniej. On jeździł do Magdeburga po święte relikty, jakiś tam świętych, kiedy budował jeden z największych klasztorów na Śląsku we Wrocławiu, w Wołbinie. Dzisiaj to już nie ma, bo on został zniszczony przez wojnę w 30-letniej tej klasztor. Więc to była wielka postać, wielki człowiek. I teraz został, jak mówię, okaleczony, wydziedziczony, ale go potem kolejni władcy zrehabilitowali. I on jest związany, stąd pochodził. I przeniósł się właśnie tam. I to jest właśnie ten Piotr Włoski, który za pokutę, za niedotrzymanie tego słowa wtedy tam, Kościół kazał jemu zbudować podobno 100 kościołów. O matko. Inni mówią 77 kościołów. Ale fakt pozostaje faktem, że zbudował to największy klasztor w Wołbinie, który został zniszczony przez wojnę trzecioletniej. I do dzisiaj istnieje we Wrocławiu kościół na Piaskach, którego jego żona zbudowała. Jest tam na tym kościele napis. Jest postać wyjątkowa w dziejach, niesłychanie tragiczna, zasługująca na fantastyczny film po prostu przygotowany. I on jest związany z tym szukiem.